Biblia jest Słowem Bożym. Skąd wiemy, że Biblia nie zawiera błędów? Biblia jest Słowem Bożym. Istnieje wiele fragmentów Pisma Świętego, które wskazują, że Biblia nie jest jedynie księgą napisaną przez ludzi, ale że jest księgą napisaną przez Boga. Całe Pismo jest dane z natchnienia Bożego i jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do upominania, do nauczania, sprawiedliwości, aby człowiek Boży był kompletny, gruntownie wyposażony do każdego dobrego dzieła. Możemy te słowa odnaleźć w 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu, w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. Słowa przetłumaczone jako jest dane z natchnienia Bożego dosłownie znaczą jest tchnione przez Boga. Sens jest taki, że Bóg tchnął lub wypowiedział słowa Pisma Świętego. Zauważ, że Paweł, apostoł, sługa Boży, mówi, że całe Pismo jest Słowem Bożym, nie tylko jego część, całe. I to, że całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga, nie oznacza jednak, że Bóg podyktował wszystko w Biblii, a ludzcy autorzy działali jedynie jako skrybowie. Chociaż w Biblii znajduje się niewielka ilość dyktowanego tekstu, zdecydowana większość Biblii składa się z pism ludzi. Ale 2 Tymoteusza 3:16-17 mówi nam, że Bóg nadzorował ich pisma w taki sposób, że napisali dokładnie to, co Bóg chciał, aby napisali. Mamy 66 ksiąg Biblii. Każda z tych ksiąg oddzielnie jest natchniona, ale i cały komplet wszystkich 66 ksiąg jest natchniony. I Bóg użył wyjątkowych osobowości i stylów pisania, aby osiągnąć dokładnie to, co Bóg chciał powiedzieć. Wiedząc po pierwsze, że żadne proroctwo Pisma Świętego nie podlega prywatnej interpretacji, ponieważ proroctwo nigdy nie pochodziło z woli człowieka, ale święci mężowie Boży mówili tak, jak poruszał ich Duch Święty. Tak czytamy w 2 liście Piotra, rozdział 1, 2 list Piotra, rozdział 1, wersety 20-21. Wiedząc to przede wszystkim, że żadne proroctwo Pisma nie dzieje się z własnego wykładu, albowiem nigdy z woli ludzkiej nie było przyniesione proroctwo, ale wiedzeni przez Ducha Świętego mówili święci Boży ludzie. Apostoł Piotr mówi nam, że autorzy Pisma Świętego mówili tak, jak poruszał ich Duch Święty. Nie wiemy, jak czuli się Mojżesz, Dawid, Salomon, Jan, Paweł czy Piotr. Najprawdopodobniej czuli się, jakby byli pod wpływem działania Bożego. I tutaj oczywiście brakuje nam określeń na to takie uczucie. I trzeba pamiętać, że natchniony jest tekst Pisma Świętego. Nie byli natchnieni mężowie Boży, choć oczywiście mieli wysokie walory. Nie był nieomylny Piotr, nie był nieomylny Paweł, ale nieomylne było to, co napisali, co jest w Piśmie Świętym. Więc z pewnością wiedzieli, że są bardzo czujni i skupieni. Całkiem możliwe, że wiedzieli, że są prowadzeni przez Ducha Świętego, jak pisali i że to, co pisali, było Pismem Świętym, też wiedzieli. Ale jakkolwiek się czuli i cokolwiek wiedzieli o swoich pismach w tamtym czasie, byli poruszani przez Ducha Świętego w tym, co mówili i pisali. Biblia nie jest jedynie ludzką księgą, jest boską księgą, jest jedyną księgą, którą Bóg dał ludzkości. Składająca się z 66 ksiąg, biblioteka. Jak ważne jest, żebyśmy to wzięli sobie do serca.
większości przypadków współcześni uczeni postrzegają Biblię przede wszystkim jako księgę ludzką. Na przykład nawet konserwatywni badacze Biblii sugerują, że autorzy Ewangelii włożyli słowa w usta Jezusa, zmienili znaczenie tego, co powiedział, podali jako kazania materiał, który nigdy nie został wygłoszony jako kazanie i tak dalej różne tego typu baśnie ludzkie opowiadają. Ale czyniąc to, Biblia traciłaby swój status Słowa Bożego. Wtedy mogłaby jedynie zawierać Słowo Boże, ale w rzeczywistości Biblia jest Słowem Bożym. Niektórzy interpretatorzy uważają, że to do nich należy ustalenie, co Jezus faktycznie powiedział i zrobił, ponieważ ich zdaniem autorzy Ewangelii upiększyli relacje dla własnych celów. Jest to kompletnie błędne stanowisko. Bóg nigdy nie kłamie, ani nie upiększa, ani nie naciąga prawdy. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że Bóg nigdy nie kłamie. Balaam powiedział, że Bóg nie jest człowiekiem, aby ani synem człowieczym, by kłamał, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiedział, a nie uczyni, albo czy przemówił, a nie uczyni tego dobrze? I to możemy znaleźć w Księdze Liczb, Księga Liczb, czyli czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 23, werset 19. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował, czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia. Bóg nie kłamie, jeśli mówi, że coś zrobi. I to jest ważne, że on to zrobi. On spełnia wszystkie swoje obietnice. Niektórych swoich gróźb nie spełnia, jeśli człowiek pokutuje i odrzuci podstawę do sądu, na podstawie sądu, którego Bóg wydał wyrok, to wtedy faktycznie może Bóg odstąpić od ukarania, ale wszystkie swoje dobre obietnice Bóg spełnia. Jeśli Pan Jezus Chrystus powiedział, że Jonasz był 3 dni w brzuchu wielkiej ryby, 3 dni i 3 noce, jak to mówi nam Mateusza 12:40, no a niektórzy twierdzą, że jednak nie był, to wtedy zarzucają Panu Jezusowi nieprawdomówność, ale Pan Jezus nie może być nieprawdomówny. Pan Jezus zawsze mówi prawdę, nigdy nie kłamie. I Pan Jezus, jako jedyny prawdziwy Bóg, poza którym nie ma Boga, nie może kłamać. Pisarze Pisma Świętego również nie mogą podawać, że coś zostało powiedziane, jeśli w rzeczywistości nie zostało powiedziane. I tutaj możemy sobie wyobrazić, że byliśmy świadkiem morderstwa. Wyraźnie widzieliśmy, kto to zrobił, ponieważ znamy tę osobę, znam tożsamość mordercy, jednak gdy przesłuchuje cię policja, być może kłamiesz. Dlaczego? Ponieważ mordercą był twój syn, aby chronić swojego syna, wymyślasz jakiegoś urojonego mordercę, który w niczym nie przypomina twojego dziecka. Mężczyzna wyglądający jak opisany przez ciebie zostaje aresztowany i osądzony za morderstwo. Kłamiesz w sądzie. Jak bardzo jest to złe? Przypuszczam, że wielu z nas dałoby mamie lub tacie trochę luzu. Chociaż nie pochwalamy kłamstwa, zwłaszcza gdy niewinny człowiek może trafić do więzienia, a nawet na śmierć, gdy jest w danym miejscu kara śmierci stosowana, rozumiemy, dlaczego rodzic może kłamać w takich zeznaniach. Czy Bóg jest taki? Czy pozwoliłby pisarzom Pisma Świętego wymyślać rzeczy, które nie zostały powiedziane lub zrobione? Czy Duch Święty rzeczywiście skłoniłby ludzkich pisarzy do upiększania faktów? Nie, nie zrobiłby tego. Bóg nie skłoniłby nikogo do kłamstwa. Słowo Boże, podobnie jak sam Bóg, jest w 100% prawdziwe, jest całkowicie wiarygodne we wszystkim, w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego możemy być bardziej niż pewni tego, że Słowo Boże jest prawdziwe. Gdyby Biblia zawierała błędy, nie byłaby Słowem Bożym. Jeśli Bóg nie może kłamać i jeśli Biblia nie może zawierać błędów, jest Słowem Bożym. Tak, Biblia jest Słowem Bożym.
To Słowo Boże nie zawiera kłamstwa, ani Biblia, ani Słowo Boże nie zawiera błędów, bo Słowo Boże i Biblia to to samo. Książka, która ewentualnie zawierałaby błędy, nie byłaby produktem Ducha Świętego, Ducha Bożego, nie byłaby natchniona przez Boga. Nie jest natchniona, jeśli zawiera choć trochę jakichś rzeczy nieprawdziwych. Jeśli książka zawiera błędy, to nie jest Słowem Bożym. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę, niech Bóg Wam błogosławi. Trzymajcie się Słowa Bożego, bo tylko Słowo Boże jest warte z wszystkich książek tego świata zaufania. Więc ufaj Biblii, bo Biblia zawsze mówi we wszystkim prawdę. Niech Bóg Ci błogosławi.